Ulica Żołnierska w Mrągowie w całości wyremontowana. Na początku grudnia dokonano odbioru nowej drogi. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Wartość inwestycji niemal 3 miliony złotych. Jestem bardzo zadowolony z tego, że udało nam się kolejną inwestycję oddać w tym roku. W tym miejscu i przy tej sympatycznej okazji chciałbym podziękować po pierwsze panu burmistrzowi, doktorowi habilitowanemu Stanisławowi Bułajskiemu oraz pani kierownik Wydziału Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, pani Monice Kur-Rydzewskiej, za tak wspaniałe przygotowanie i skuteczne przeprowadzenie tej inwestycji. To, co przez kilkadziesiąt lat było niemożliwe w poprzednich kadencjach, w tej kadencji zostało doprowadzone do tego szczęśliwego dzisiejszego finału, za co serdecznie dziękujemy. Z budowy nowej drogi cieszą się mieszkańcy, którzy podkreślają, że dzięki inwestycji poprawił się nie tylko stan dróg i chodników, ale również wzrósł poziom bezpieczeństwa w tej części miasta. Droga, chodnik, oświetlenie. Poprawiło to bezpieczeństwo użytkowania, funkcjonalność użytkowania dla kierowców oraz pieszych. Budowa ulicy Żołnierskiej została dofinansowana z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.